Aerial Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w pierwszym odcinku z Rocket League Sideswipe na kanale. Generalnie sobie testuję tę gierkę, na razie nie zagrałem jeszcze żadnego meczu rankingowego, chcę to zrobić na dzisiejszym filmie, ale powiem wam, że pierwsze wrażenia są naprawdę mega dobre, gierka naprawdę wciąga. Dzisiaj myślę, że zagramy sobie przede wszystkim jakieś dwie gierki. Od razu powiem, że jedna na telefonie, druga na tablecie, żebyście mieli również porównanie. A tak ze podstawowych informacji, to tutaj logujecie się na swoje konto z Epic Games, macie oczywiście wszystkich swoich znajomych. Jeżeli kogoś mieliście przykładowo na Steamie dodanego, to możecie oczywiście go łatwo zaprosić i to naprawdę bardzo fajnie działa. Jest Rocket Pass, nie wiem czy jest coś takiego jak płatny Rocket Pass, ale na razie chyba wszystko jest do odebrania za friko, więc naprawdę bardzo fajnie. I z tego co widzę, jest to tak jakby pre-season, czyli jeszcze tak jakby nie zaczął się pierwszy sezon. I może będą jakieś nagrody dla graczy, co właśnie teraz testują gierkę. Mamy też wyzwania, za które dostajemy właśnie monety i tak dalej, skrzynki, ale to mniejsza. Item Shop, gdzie chyba codziennie jest jakiś darmowy przedmiot. Można sobie tutaj ustawić awatar, myślę, że też w przyszłości na Epic Games będzie coś podobnego dodanego. To znaczy mówię tutaj już we zwykłej wersji Rocket League. No i już poza takimi pierdołami, to nie wiem, można sobie jeszcze edytować auto. Na pewno bardzo fajne jest tutaj koło wyboru kolorów, można to tak jakby precyzyjniej sobie zmienić, tak jak nam się to podoba. O, dobra, niech będzie coś takiego. No i okej, pierwszy mecz zagram na telefonie, tak jak powiedziałem, drugi mecz zagramy na tym. Czekajcie, gdzie się klika? Okej, play. Jestem Unranked. Z tego co widziałem, to chyba na start każdy dostaje rangę brąz, niezależnie co się stanie, no ale to zagrajmy. Okej, jest pierwszy przeciwnik, mój pierwszy w zasadzie ranked w tej gierce, zobaczymy jak pójdzie. Też od razu powiem parę rzeczy. Pierwsze jest takie, że nie wiem czy to nie jest jakiś bot, bo ma nick Avoid Breakout, nie wiem, dziwny. Dziwny nickname. I strzelamy na 1-0 od na samym początku. Ale z takich rzeczy, co chcę powiedzieć na start, to na pewno bardzo fajnie się gra na tablecie, głównie ze względu na to, że jest większy. Ja mam obecnie dosyć stosunkowo mały telefon i jest to tak jakby minimalnie niewygodne, ale tutaj widzę, że mam chyba już, no mówię, rozegrałem kilka gierek właśnie na znajomego, pozdrawiam Mania. Natomiast na tablecie na przykład Air Dribbling jest jeszcze bardziej skuteczny. A i wiem, od razu pewnie będą się pojawiały pytania na temat tego takiego trzeciego dodatkowego przycisku, tego po lewej od skoku. To ja może pokażę od razu, gdzie on jest. Musicie kliknąć w opcję, tutaj konfiguruj, najeżdżacie na to i musicie kliknąć po prostu, żeby to było włączone. Nie? Dobra. Okej, bo przez chwilę wczyliśmy. Jeszcze wiem, żeby na przykład robić rola w powietrzu, to musicie dwa razy kliknąć tak jakby to, czym sterujecie po lewej stronie, to takie miejsce i wtedy na chillku sobie możecie robić rola. Właśnie podpytałem o to znajomego, co już troszeczkę więcej zagrał w Sideswipe'a, no więc jakieś tam podstawowe info jest i przeciwnik się poddał. Dobra, to myślę, że zagramy jeszcze jeden meczek na telefonie. O, ale leci nasz progres, jak widzicie miałem pierwszy poziom, pierwsza przegrana, co? Pierwsza wygrana i niestety brąz 1, tak jak mówię. Trochę dziwne jest to, że nie ma tutaj placementów. Może to jest tylko w przedsezonie. Jeżeli będzie pierwszy sezon, to już może będą placementy tak samo jak w Rocket League'u. No ale dobra, zagrajmy jeszcze jeden meczek. Też dajcie znać, czy chcecie jakiś odcinek taki stricte poradnikowy z tej gierki. To znaczy, ja tutaj muszę też na samym początku powiedzieć, że to jest nowa gra. Ja pewnie tutaj nie będę lepszy od was. Pewnie wielu z was będzie ode mnie lepszych. To też od razu powiem, że możecie mi dawać porady w komentarzach. I też możecie dać znać, czy chcecie w ogóle więcej tej serii. Tej gierki na kanale, czy się jednak skupiamy na zwykłym Rocket League'u, czy chociażby raz w tygodniu z Rocket League'a Sideswipe'a wrzucać coś, na przykład jakaś, nie wiem, droga do, chyba Grand Champion jest tutaj najwyższą rangą. A i też dajcie znać, czy na przykład wam nie będzie to przeszkadzało, bo tutaj na telefonie gram na najwyższych ustawieniach graficznych. Potem dla porównania zobaczycie, jak to będzie wyglądało na tablecie, który ma niestety już kilkanaście lat i tam lekko mówiąc mam najniższe ustawienia graficzne, ale też to w miarę wygląda. Jedynie na przykład tu rozdziałka jest całkowicie inna i nie wiem, może popatrzę, jak to inni robią, żeby zlikwidować te takie paski po bokach, albo po prostu jak je najlepiej maskować. A i od razu powiem może też, czym jest ten dodatkowy klawisz, bo w sumie chyba powiedziałem, jak go włączyć, ale nie powiedziałem, czym jest. To jest tak jakby Fast Aerial z Rocket League'a, czyli tak jakby użycie naraz jumpa oraz boosta, żeby szybciej wyskoczyć. I bang, bomba. Pod poprzeczkę zmieszczona. O, dobra, kick-off wygrany, ja zasadniczo chyba nie mam dobrych wznowień, tak jak standardowo. A zróbmy sobie fake kick-offa, dobra. Wiem, że to jest rocket na telefon, ale przeciwnik się chyba poddał, dokładnie. Tutaj bardzo szybko ludzie się poddają. Jest to rocket na telefon, co prawda, ale fake kick-offa też pewnie zaraz spróbujemy, ale to już na tablecie. Oj, bronz 1, dywizja 2, chyba to są dywizje. Od razu nam pokazuje challenge, jak robimy, bardzo fajnie. Jedyne co, to nie wiem, jeżeli to gdzieś jest, to mi dajcie znać, ale nie mogę znaleźć czegoś takiego jak statystyki. Oczywiście widzę,
że są takie jakby tabele tych najlepszych graczy, ale chciałbym na przykład zobaczyć statystyki, ile czasu spędziłem w gierce, ile mam bramek. A jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, ale to wam pokażę z tableta, bo tam mi się łatwiej airdribluje. No i dobra, jak pewnie zauważyliście, zmieniła się trochę rozdzielczość na ekranie. Dajcie od razu znać, czy na przykład grafika wam teraz bardzo przeszkadza, czy w sumie nie widać nawet za bardzo różnicy, oraz czy w sumie kształt tego ekranu wam bardzo przeszkadza, bo jestem na tablecie, jest to trochę kwadratowe. No ale dobra, mniejsza. Dobra, jak teraz mogliście zauważyć tam na samej górze, 14 sekund się podkreśliło. I to jest czas, taka ciekawostka, że jeżeli na treningu swobodnym, od razu może pokażę, jak zrobić nielimitowany boost. Po prostu musicie być na treningu swobodnym, kliknąć pokaż opcję. No i macie na samej górze dopalacz bez ograniczeń. Oczywiście to zaznaczamy i mamy nielimitowanego boosta. No ale generalnie tak w ramach chyba tej ciekawostki, powyżej 10 sekund, jeżeli sobie lecimy z piłką, to się pojawia czasomierz, który nam właśnie mierzy, można pobijać swoje rekordy. Nie widziałem gdzieś w opcjach na przykład czegoś takiego jak wasz personalny rekord, ile najdłużej mieliście piłkę w powietrzu. Może w sumie też zrobimy odcinek takich rzeczy, których najbardziej brakuje, które mogłyby zostać dodane. I okej, przejdźmy do meczu, zobaczycie, jak się gra na tablecie. Dobra, dzisiaj skupiamy się na tych jedynkach, oczywiście brąz 1, dywizja 2. Pewnie pojawią się odcinki również z hubsów oraz z trybu 2x2, albo na przykład z pojedynku z jakimś Tunim, Bruzem czy kimś innym. Hubsy to nawet z Maxinie można nagrać, tak żeby nawiązać do tego, co jest w rokecie. I okej, ostatni przeciwnik na dziś, ten już ma taki normalniejszy nickname, generalnie nie wydaje się botem po nicku. Ale czy ja strzelam samobuja już w pierwszej sekundzie? Dokładnie, strzelam samobuja, więc taki jakby handicap dla przeciwnika. Okej, dobra. On widzę, że bardzo często skręca, co nie jest chyba za dobre. I strzelamy na 1-1. Nie wiem, czy to nie jest tak zrobione, bo ten znajomy mi pisał, że są te takie mapki wyższe, z tymi wyższymi bramkami, to nie wiem, czy na przykład tamte mapki nie są do trybu 2x2, a ta tutaj nie jest konkretnie grana na 1-1. Czy na przykład jest rotacja, czy na przykład zawsze jedynki się gra na tej mapce, a dwójki na tamtej. Bo może to jest w ten sposób zrobione, jeszcze tego nie sprawdziłem, bo tak jak mówię, mało grałem. No w sumie rankedy dopiero zacząłem tutaj, a tam ze znajomym to bardziej podpytywałem jego, jak to wygląda, ale ładna bramka. No i dobra, fake kickoff, tak jak zapowiadałem. O, działa! Dobra, patrzcie, fake kickoff z roketa. To, czego nam bardzo brakowało. No nie, no jestem zadowolony, że mój ulubiony kickoff, moje ulubione wznowienie. Ej, nie wiem, czy wy w ogóle widzicie to na ekranie. Jeżeli to widać, to to musi być zamazane. No, muszę jakoś powiadomienie ogarnąć, jak wyłączyć, ale okej. Strzelam na 4-1, przeciwnik być może się zaraz podda. Dokładnie, nie wiem, zauważyłem, że po 4. albo 5. bramce często się ktoś poddaje. I nie wiem, chyba nie ma czegoś takiego, że automatycznie jak jest jakaś przewaga, to zalicza przegraną. Ale w sumie nie wiem, to w sensie u Lefamera już oglądałem odcinek, to się muszę przyznać. Wbijamy brąz 2, zagrajmy jeszcze jeden meczek na zakończenie. Gierka naprawdę wciąga. Oczywiście może się to okazać taką grą, w którą pogramy trochę i nam się szybko znudzi. Natomiast naprawdę na samym starcie czuję z tego mega fan, mega dobrze się bawię w tej gierce. Aż za dobrze tak naprawdę, w sensie od paru lat nie grałem w gierki na telefon, a tutaj wtopykam i mam ochotę wtopykać. Już chciałem nagrać ten odcinek, żeby móc sobie pograć rankedy i tak dalej. No, nie wiem, czy pytałem, ale też dajcie znać, jakie są wasze odczucia na temat tej gry. Tutaj double touch, piękna brameczka. Na razie przeciwnicy są dosyć słabi, ale to powiedzmy sobie, że to było do przewidzenia. Na brandzie raczej ludzie nie mają za dużego doświadczenia, a w sumie też nie mam, więc też pewnie jestem dla większości z was słaby. A szkoda trochę, że nie ma tych wyższych mapek na tych, na jedynkach, rankedach, bo tak naprawdę lubiłem sobie tam polatać właśnie. To znaczy na razie nie potrafię za bardzo latać, ale jak już miałem okazję, to było to naprawdę bardzo śmieszne na tej wyższej mapce. Może to będzie zmienione, nie wiem. I cyk, bomba, ale niestety niecelna. Nie, no i samobój, double touch, co ja zrobiłem, w sensie, a nieważne, przemilczmy to. No i ze wznowienia gol. W ogóle dajcie znać, czy może nie chcielibyście streama z tej gierki, to znaczy, w sumie nie wiem, jak to ogarnąć, żeby przechwytywać w OBS-ie telefon, ale bym pewnie jakoś ogarnął. A jeszcze słyszałem, że niektórzy w ogóle w to grają na kontrolerze do PS4, to jest w ogóle ciekawe. Ja akurat zarówno w telefonie, jak i w tablecie nie mam wejścia nawet na pada od PS4, chyba że to jakoś po Bluetoothie się robi. Ale jak ktoś gra, to może dać znać, czy jest mu naprawdę dużo lepiej. Pewnie, nie wiem, myślę, że taka gra na telefon to będę grał dalej, tak jakby na, po prostu na ekranie dotykowym, ale na pewno jest to jakaś opcja. O, przeciwnik się chyba znowu poddał, no tak. No i jak widzicie, tutaj chyba najbardziej bolesne w oczy jest to, jak na tych później kamerach wygląda
prawa. Prawa wygląda fatalnie na tych najniższych ustawieniach na tym tablecie. No i co, wbijamy dywizję trzecią. Już myślałem, że bronz 3, jednak nie. O, możemy po meczu zobaczyć tablicę wyników. W trakcie gry chyba tego nie można zrobić, albo jeszcze tego nie znalazłem. No ale dobra, żeby ten odcinek nie trwał wieczność, ja już nie będę przedłużał. Dajcie znać, czy chcecie więcej odcinków z tej gry, czy raczej skupić się na Rocket League'u. Myślę, że teraz mogłoby się pojawić parę odcinków, czy to jakieś sparingi z Tunim, Bruzem, czy tam innymi osobami. No wiadomo, później w zależności od tego, jak się wam będzie podobało, to może raz na tydzień też będziemy grali w Sideswipe'a. Ja już nie będę przedłużał, więc po prostu elo elo, supi like.